Kiedy 4 lata temu po raz pierwszy w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowano Perceptus IT Academy, czyli swego rodzaju sympozjum naukowe dla przyszłych specjalistów od zaawansowanych rozwiązań informatycznych, mało kto spodziewał się tak wielkiego zainteresowania Akademią ze strony studentów, którzy tłumnie uczestniczyli w wykładach i prelekcjach. W następnych latach właściwie normą było już to, że każda Akademia to duże wydarzenie na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie inaczej oczywiście było także podczas tej edycji wydarzenia, które daje jej uczestnikom nie tylko realne poczucie łączenia nauki z praktyką, ale również perspektywę odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Wieloletnia współpraca pokazuje, że jest warto współpracować w tym zakresie. Warto dlatego, że są i zainteresowani studenci, są zainteresowani uczniowie, a efekty tego są widoczne przez to, jak nasi studenci znajdują pracę. Nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy, odnalezieniem się na rynku pracy. Tegoroczna edycja Perceptus IT Academy połączona była z otwarciem specjalistycznego laboratorium naukowego na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, które będzie stanowiło doskonałe narzędzie wspomagające proces dydaktyczny. Laboratorium jest tym narzędziem, gdzie chcemy zbliżyć studentów do tej wiedzy praktycznej, bo konwencja Akademii opiera się na wykładach teoretycznych i na zajęciach praktycznych. I tu troszeczkę nam, przyznam szczerze, że z perspektywy czasu brakowało tej części praktycznej, żeby faktycznie studentów zbliżyć, żeby dotknęli tej technologii, którą my się zajmujemy. To laboratorium ma im to umożliwić i cieszymy się bardzo, że dostaliśmy taką możliwość od Uniwersytetu, żeby stworzyć to laboratorium, wyposażyć po części to laboratorium, dać studentom praktyczną możliwość dotknięcia tej technologii. Pracownia dydaktyczna Perceptusa otwiera nowe możliwości kształcenia studentów, przede wszystkim w wymiarze praktycznym. To właśnie tu będzie można poznać nie tylko w sposób czysto akademicki konkretne rozwiązania funkcjonujące w obszarze IT. Studenci będą mieli możliwość zetknąć się rzeczywiście z profesjonalnym sprzętem, z profesjonalnymi urządzeniami, które są stosowane w praktyce. Także my tutaj uczymy podstaw, a teraz możemy także pokazać bardziej zaawansowane technologie, między innymi właśnie sprzęt HSM, czyli takie sprzętowe moduły bezpieczeństwa. Dodajmy, że laboratorium firmy Perceptus na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego to już kolejna tego typu realizacja łącząca naukę i biznes poprzez wspólne projekty naukowo-dydaktyczne.